Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy w poniedziałek, zaraz po pryskaniu. Tutaj można zauważyć powciągane wkręty. Każdego wkręta widać. Ale to bez problemu się zeszlifuje. Takie rzeczy. Każdy wkręt widoczny. Łączenia nie widać. Jest git. Osuszacz wybrał cały pojemnik wody. Jeszcze tu trochę wilgoci czuć, ale to zaraz tutaj pootwieram okna i zrobię przedmuch konkretny. No, jeszcze tam widać po rogach trochę. Trochę jest tutaj. Albo to się wydaje, albo jest. Ja już nie wiem. Dzisiaj tylko obrobić szpalety ręcznie. Popoprawiać tą ścianę tynkowaną tam, gdzie wystawały kamory. Jakieś tam ubytki, znaczy to nie jest ubytek, tylko tutaj było wyszpachlowana była ściana, a później jak pryskałem tą ścianę, to tutaj ściągałem szpachlą kątową i po prostu tu się zrobił naddatek, nie? Tak więc można poprawić, nie trzeba, można szlifnąć. Tutaj pominięte, ściągnięte jest, nie ściągnięte, ale to myślę, że też do zeszlifowania. Takie rzeczy. No jeszcze tam pod parapetami tylko porobić. Tu te czoła. I w sumie tyle, nie? A ta ściana jak wygląda? Ta ściana, o. Widać jaka krzywa. Tą ścianę chyba jeszcze będę musiał. Mogłem w sumie ją zrobić najpierw szpachlowym, ale szpachlowego nie miałem. Od razu grubo walłem LSR-y. Walnę jeszcze na to ze dwa razy może, bo tutaj jak widać stamtąd światło cały czas będzie ładować w to. Jak tu się będzie wychodzić, schodzić, to wszystko tu będzie widać. Nie wziąłem wałka, mogłem wałek wziąć, żeby tutaj nałożyć i ściągnąć blachą. Tutaj to łączenie widać. Cięte, nieoryginalne. Trochę się wyłoniło, ale myślę, że jak się wyszlifuje, to będzie dobrze. Okej, to na tyle. Myślę, że tego tutaj nie będziemy pokazywać. Jak się to ogarnie, no to jutro. Tam jeszcze. No to jutro szlifowanie. Dzisiaj szlifowanie. Tutaj już jedno pomieszczenie mamy gotowe, jest wyszlifowane. Tutaj lecimy korytarz. Ta ściana też już gotowa, elegancko wyszła. No i tu będziemy szlifować. Jak tu będziemy szlifować, to jakieś tam krótkie ujęcia pokażę. Tutaj szlifuję bez lampy. Po prostu nie jest to potrzebne. Szlifuję sobie po prostu po całości ścianę. Jak skończę ścianę albo całe pomieszczenie, włączę lampę. Przejdę tylko popatrzeć, popoprawiać szlif, gdzie trzeba. Tutaj tak dla pokazania pokażę, tutaj mam do połowy, jak widać, wyszlifowaną ścianę. Włączę sobie latarynkę. Tak wygląda ściana wyszlifowana, znaczy nie wyszlifowana, tak wygląda wyszlifowana. W ogóle tu się niczym nie różni. Świecąc pod ostrym światłem, widzimy wkręty powciągane. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Masa jest taka pofalowana.
wydawać by się mogło, że może kaplica dramatnie. Co to w ogóle jest? Ale tu mamy ścianę wyszlifowaną i nic nie widać. Wszystko się zeszlifowało bez problemu. Jest jeszcze nieodpylona, dlatego takie smugi są. Ale można zobaczyć, że LSR-kę można wyszlifować z takiego stanu, jak jest tutaj. Nie zajmuje to dużo, bo to jest normalna procedura szlifu. Tak jak w każdą ścianę. Może nad tymi śrubkami troszkę trzeba 3-4 obroty dłużej przytrzymać i rozszlifować, ale nie ma problemu. Tu jest porównanie dobre. Tu jest LSR-ka na raz wyśnięta. Tak wygląda masa po wyschnięciu na raz. Wiadomo, powciągało ją. Tu jest na przykład w tym miejscu jest poprawka zrobiona przed szlifem. Tak ona wygląda. Później normalnie ona się rozszlifuje. Tutaj nie ma rzeczy takich, które maszyna sobie z nimi nie poradzi. Jeszcze raz ściana wyszlifowana. Ściana niewyszlifowana. I tu na tych ścianach to samo, nie? Tak samo to wygląda. Ale no mówię, nie ma co takim światłem świecić. To ma być odbiór światło dzienne. Metod ściany albo rozproszone z góry. Przy rozproszonym świetle nie ma szans, żeby to coś było widać. Tak więc tak szlifuję i to wystarczy. Nie ma co tutaj się z lampą smugową pieścić. Ja szlifuję teraz bez lampy, dlatego że czy tu mam halogen, to nawet nie moje halogeny. Jak wiecie, one bardzo mocno grzeją, ciepło jest. Ja jeszcze się nie dorobiłem lampy jakiejś takiej fajnej, konkretnej, żebym sobie mógł postawić w najbliższym czasie. Myślę, że sobie kupię jakąś fajną, tylko muszę jeszcze sobie to wyczaić jaką. Czy jakąś festulowską, czy jakieś inne może. Nie wiem, no zobaczę. A te moje, co mam, o tą, co mam tutaj, co na innych filmach widzieliście, no to jest nieporęczne, to nawet tego już mi się tutaj nie chce używać. Tak więc lecę bez lampy, później tylko sobie przepatrzę i będzie wiadomo, o co chodzi. Tutaj nawet te łączenia po boksach, no praktycznie ich nie widać, ja ich nie widzę. Znaczy ja je widzę, o trochę widać, ale kurde, to a to co wcześniej widziałem, jak ręcznie szpachlowałem, znaczy może to jest bardziej estetyczne i po prostu po boksie no jest po prostu zarąbista ta spoina. Tutaj mamy ścianę tynkowaną, jak widać zrobił się taki baranek, ale ten baranek później normalnie też się go zeszlifowuje bez problemu. Tutaj nie ma jakichś kombinacji alpejskich, że trzeba długo kurde czaskać w jednym miejscu, żeby zedrzeć to. Tak jak widzieliście na płytach, no nie? Nikt tak lampką nie będzie świecił, nie? To wiadomo. Ja tylko pokazuję dla wykonawców, o, nie dla inwestorów. Inwestorzy, nie patrzcie na to, bo to nie dla was. To jest dla wykonawców, żeby wiedzieli, jak postępować z tym materiałem. No dobra. Lecimy tam dalej. Tutaj może jakieś szybkie ujęcia w przyspieszeniu będą pokazane czy coś. I ewentualnie jeszcze tą ścianę. Później wyszlifuję kawałek i
i pokażę, jaka różnica między szlifem a niewyszlifowaną. Ścianka wyszlifowana na szybkości. Tak to się prezentuje. Tutaj mam ten kawałek ściany tynkowany, wyszlifowany. Teraz pokażę przy ostrym świetle, jak to wygląda różnica. Tutaj jest, moment. O, tu jest niewyszlifowane. Tak to tu wygląda. Takie rzeczy typu są taki baranek. A tu jest wyszlifowane. Tutaj troszkę kamyki powoli chcą wyjść spod tynku. Ale bez problemu udało się to wyszlifować. Tutaj na dole jest, widać, tynk był konkretnie nierówny. Tu są takie nawet buły. Tak więc i tutaj też jest tego dużo. Tak więc jak widać, przy tak nierównym tynku no nie da się zrobić LSR-ką na raz. To będę po zagruntowaniu musiał poprawić. Takie rzeczy. No tak tego nie widać, ale dla świętego spokoju sobie to poprawię. Tutaj tynk był o wiele lepszy u góry i wyszło elegancko. Tak więc, tak to wygląda. Tutaj już mam, jak widać, do tego momentu jeszcze tu dookoła górę sufit odpylić i będzie.
Okej, tu już mamy wszystko wyszlifowane. Jeszcze tylko muszę tutaj tą salę gimnastyczną odpylić i muszę wymienić te dwie folie na oknie, z tego względu, że trochę zamuliłem się i podczas szpachlowania mogłem sobie na bieżąco od razu ściągać masę z rantu taśmy, tak jak tutaj. Tutaj mam wyszlifowane, no nie, ale trochę długo by mi to zajęło szlifowanie tego do rantu taśmy. Tak więc wezmę to, oderwę tą taśmę. Tutaj się taki rant utworzył, no nie? Jakbym to zagruntował w takiej postaci i bym później ściągnął tą taśmę, to ten rant tutaj by był widoczny i by nie był zagruntowany. No i to by się odróżniało. Tak więc ściągam taśmę i przeszlifowywuję ten rant i mam tutaj ten kawałek zlicowany z oknem. Tu sobie teraz przykleję taśmę zaraz przy tym i będzie to eleganckie. Mamy odpylone, poodkurzane. Czapa tam jeszcze dokleja okna. Tutaj zapomniałem sobie dzisiaj wziąć takie mam paski nacięte 10-centymetrowe OSB, żeby sobie poukładać przy ścianie, ale to na razie olewka przy farbie tak zrobię. Bo przy gruncie, znaczy po gruncie i tak będę musiał pewnie jakieś poprawki na stówę robić na tamtej ścianie. No to najwyżej jak tu jakiś mi się pyłek przyklei, no to sobie go papierkiem szlifnę, tak więc to jeszcze się nie pali na tyle. Tutaj te drzwi okleiłem tylko taśmą i folią tutaj. Tutaj nie oklejałem już tych drzwi, żeby się otwierały, z tego względu, że te zawiasy, jak tu widać, one są bardzo blisko tutaj ściany. One tutaj są ruchome, ciężko by to było okleić. Tak więc zrobię to tak, że tutaj tylko przykleję kawałek folii. Dotąd chwycę w paru miejscach taśmą. Po gruncie od razu ściągnę. Przy malowaniu zrobię dokładnie to samo. Tutaj było trochę pierdzielenia się z tym, żeby to tam wszystko pyk, 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 pyk dookoła okleić. No ale jest gitnie. Wszystko odpylone, odkurzone, materiał kupiony. Będziemy za chwilę lecieć z gruntowaniem. Ale to będzie w następnym odcinku. W tym odcinku to na tyle. Dzięki. Do następnego. Cześć.